Cześć, witam Was, Łukasz tutaj z firmy Stradale Malusaka i w dzisiejszym krótkim walk around zapraszam Was do obejrzenia tego oto samochodu. Jest to R34 GTR S-Tune, ale zanim do tego dojdzie, bardzo Was proszę o pozostawienie komentarza, subskrybowania tego kanału, naciśnijcie też dzwoneczek, dajcie lajka, jak Wam się podoba, jak nie, to nic nie dawajcie i lecimy. Nie wiem jak zacząć po prostu, nie? W każdym bądź razie, to co się dowiedziałem w pierwszej kolejności na temat tego samochodu, i to szperając nie w internecie anglojęzycznym, a w internecie japońskojęzycznym, jest fakt, że w 2004 roku Nissan, może nie tyle Nissan, co firma Nismo, czyli subsidiary Nissana do budowy samochodów sportowych, postanowił wykupić z rynku samochody poniżej 20 tysięcy km przebiegu w kolorze niebieskim. Postanowili zakupić te samochody i dokonać specjalnej formy tuningowej, której no już nie byli w stanie zrobić wcześniej. Tutaj na Wikipedii jest napisane, że jest to niby Z-Tune, Z jak, nie wiem, no, zawadzki. W wersji japońskiej na stronie Nismo znalazłem właśnie informacje na temat S-Tune. Cała lista speków też była tam umieszczona, teraz nie znam tego na pamięć. Było bardzo dużo rzeczy, które tam były umieszczone. Między innymi fakt, że silnik został stunowany na S1 Tuning Concept Spec 1. I to jest też na silniku napisane. Zawieszenie jest HKS-a. Hamulce są Brembo i są potężne. 4 człoczki z tyłu, 6 człoczków z przodu. Jest zamontowany dyfuzor, jest zamontowane dodatkowe światło stop pod dyfuzorem. Hak do ciągnięcia. Cały układ wydechowy jest zrobiony z N-Spec'a na nierdzewce. Felgi są chyba 19-calowe, jak tutaj się nie mylę. Nawet nie sprawdzałem. Władek mi podpowiada, że to jest chyba tytan. A jeżeli chodzi o felgi, no to duże są, nie? Nie jest napisane. Ventus V12. Można przednie, będzie łatwiej zobaczyć. Tak kiepsko ustawiony jest. No, na 19. Na felgach, ale spójrzcie tylko sami, jakie potężne są te hamulce. To jest siła zatrzymywania nie z tej ziemi. Dodatkowo, co jest zrobione, żeby się te wielkie felgi zmieściły, jeszcze dodatkowo jest założone poszerzenie tego pojazdu. Tutaj są wloty, wyloty z dochłodzenia hamulców dodatkowo zrobione. Doloty do chłodzenia hamulców. Tutaj jest jeszcze... Nie. Po tamtej stronie jest ten intercooler zamontowany, świetnie to wygląda. Tutaj spójrzcie, to fajnie wygląda, jest zrobione tak petardziasto. Dodatkowo oczywiście no intercooler Nismo z samego przodu. Sam silnik jest na podzespołach HKS-a, no ale wiadomo, to wtedy dużo współpracowali ze sobą. Tutaj jak widzicie doloty porobione, silnik powder coat całkowicie zrobiony. Grady zaczepki porobione, tutaj dodatkowy catch tank, jeżeli chodzi o paliwo. No zawieszenie, tak jak wspominałem, HKS-y są włożone. Silnik RB26, dwie potężne turbiny Grady. Tutaj nie wiem, czy jesteście w stanie zobaczyć numer 1, numer 2 tutaj z przodu jest bardziej przesunięta. Kolosalnie jest to zrobione. Tutaj, tak jak mówię, wydech, nie wiem czy to jest nierdzewka czy tytan, ale no kolorystycznie zaraz Wam pokażę. W środku samym, spójrzcie tylko jak samochód jest zadbany. Ma przejechane 56 tysięcy km, no i nie ma większych zużyć, moim zdaniem. Fotele kubełkowe oczywiście. Z tyłu są jeszcze pasy Takata założone. Oczywiście dywaniki Nismo, wszystko co do tego należy. Spójrzcie pod spodem jak to wygląda. Tutaj oczywiście dyfuzor, dyferencjał, chodnica dyferencjału też jest założona. Tutaj nie widać tego niestety, cała podłoga jest obudowana, żeby opływowo stworzyć możliwość, żeby dobrze dopracować balans docisku tego pojazdu do gruntu. Tutaj tapicerka też jest w bardzo ładnym stanie. Teraz dojdziemy do bagażnika. No i oczywiście standardowy GTR. Nic nadzwyczajnego, oprócz oprogramowania, które zostało wymienione. Turbo timer, licznik do 320 km na godzinę. Tutaj spójrzcie sami, ustawienie reboundu tylnego zawieszenia.
po obu stronach. No i koło zapasowe. Mankamenty to tutaj troszeczkę kolor schodzi przy spoilerze w tych miejscach. A tak to no. Piękna zabawka, powiem tak. Na chwilę obecną nie działa bateria w tym samochodzie, akumulator. Tutaj Władek będzie ją ładował, ale za chwilę też odpalę silnik, tylko przyniesiemy boostera. Odpalę silnik tego pojazdu, żebyście mogli posłuchać to, jak brzmi ten wydech sam w sobie. Co tu jeszcze mogę dodać z tym samochodem? No nic. Po prostu, no. A, ciekawostka dla tych, którzy zawsze pytają się o kwoty tych pojazdów. No tutaj jak często wspominam, nie mogę tego dawać, bo klienci sobie tego nie życzą. Tutaj w tym przypadku jest troszeczkę inna para kaloszy. Mówimy o prawie 300 tysiącach dolarów za ten samochód. Także sporo. Mam nadzieję, że wam tak samo się podoba ten dźwięk jak mi. Oczywiście ma tłumiki fajnie zrobione, więc jest wszystko cacy. Tutaj sami spójrzcie jeszcze, jak zegary działają. Jak widzicie, jest też komputer. Muszę go gasować co chwilę, bo bateria jest bardzo słaba. W każdym razie, jak widzicie, jest też pełen komputer. Tutaj można wybrać różnego rodzaju ustawienia. Ustawić całą red zone, wybrać sposób jazdy i tak dalej, i tak dalej. Także auto jest naprawdę świetne. Idę się nim chociaż raz, przejadę tutaj dookoła firmy, bo w sumie mogę. A co z tego wyjdzie, to już jestem ciekaw. Oj, sprzęgło wysoko bierze. Więc ciekawe. Mój egzemplarz bardzo ciekawy, 300 tysięcy dolarów za takie auto, to jest naprawdę pokaźna kwota. Więc... hamulce jak, oj, jak z procy. Coś pięknego. W każdym razie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym vlogu. W tam walk-aroundzie.